Cześć, dzień dobry, witamy na kanale Życie od Nowa. Kochani, kolejny etap podróży, co takiego ciekawego, to zaraz zobaczycie. Jesteśmy w miejscowości Jacnia, południowo-wschodnia Polska. Piękne, jeden z pięknych zakątków Roztocza, tam nieopodal jest jezioro, duże, piękne, bardzo czyste jezioro. I cóż, zapraszamy, będziemy pokazywali, filmowali. I dlaczego tutaj warto przyjechać? A warto przyjechać, bo nie dość, że praktycznie prawie wszystko za darmo, to jeszcze jest i tężnia, oczywiście też za darmo. Punkt gastronomiczny w bardzo, bardzo, bardzo rozsądnych cenach. Nieopodal jest zjazd, stok narciarski, gdzie możecie sobie pojeździć na nartach albo na czym kto tylko chce, na deskach, a nawet na takich dętkach, oponach. Bardzo to fajnie wygląda. Kochani, zobaczcie, tężnia, tam nieopodal, dalej jest piękne molo, pływające molo, i to jest taka ciekawostka, pływające molo. Kochani, tak wygląda Jacnia, to jest pierwsza część tutaj jeziora, tam jest druga część jeziora. O, widzimy Kruszynkę, Kruszynka filmuje, relacjonuje na swój kanał. Kochani, piękne miejsce. Dużo atrakcji dla dzieci jest, bardzo dużo atrakcji dla dzieci jest. No i oczywiście edukacja, taka edukacja w fajnym stylu, czyli taka właśnie ścieżka, będzie dobrze widać, tak, ścieżka edukacyjna. Roztoczańska kraina ryb. Idąc sobie tą ścieżką edukacyjną, podziwiając piękne widoki i tam właśnie ten stok narciarski, który palcem pokazałem, to możemy sobie tutaj patrzeć i czytać na temat ryb. Wszystkie ryb, a jest tutaj ryb bardzo, 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 bardzo dużo. Bardzo dużo. Możemy sobie wypożyczyć i kajaki, i rowery wodne. Woda jest bardzo czysta, bo to jest woda źródlana. Kochani, tutaj na Roztoczu jest ogrom źródeł, bardzo duża ilość źródeł. O, to właśnie informacje, eksponaty na tej ścieżce edukacyjnej. Tak to wygląda. Pokażę wam, przyjdziemy, tak trochę zobrazuję wam ten teren. Jak to wygląda. O, to jest fajne, tutaj po prawej stronie. Załóżmy, są takie tablice. Czas, obracamy, dokształcamy się, co, kto, jak, jaka ryba i dlaczego. No i fajnie. Fajnie, zobaczcie. O, tam widzę, tam daleko, daleko jest Kruszynka. Kochani, piękne miejsce, spokojne i podkreślam jeszcze raz, za darmo, to nie jest jakieś dziwne, dzikie morze, gdzie różno w wasze kieszenie drenują portfele, wszystko ceny zwygorowane, a tutaj macie darmożkę, za darmochę sobie przyjeżdżacie, zwiedzacie, kąpiecie się, pływacie i fajnie, bardzo miło, fajnie czas spędzacie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Fajnie. Kochani, jak Roztocze, to i same dobre wiadomości. Takie edukacyjne koło fortuny. Zobaczcie, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę coś wyjątkowego i fajnego dla dzieci, by dzieci mogły się zabawą dokształcać. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, cisza, spokój, piękno, dar natury. Tylko tutaj na Roztoczu, południowa, wschodnia Polska. Zobaczcie, tam dalej widać na horyzoncie są góry. Tak, to prawda, jak małe Bieszczady. Czyli mamy wszystko, wszystko w zasięgu ręki. Przepraszam. Las. Bardzo dużo lasów sosnowych jest tutaj. Bardzo dużo lasów sosnowych. Na kanale Życie od Nowa znajdziecie dużo więcej filmów właśnie poświęconych tej części Polski, przepięknej części Polski, kochani, bo nie warto jeździć gdzieś na Majorkę, na Wyspy Kanaryjskie, na których byłem i dosłownie nic dobrego i ciekawego stamtąd nie przywiozłem, a tutaj zobaczcie, a tutaj mamy przepiękny teren, przepiękne widoki, jeżeli ktoś umie i chce, to sobie nawet może łowić ryby. No i właśnie to jest ten
te molo pływające. Kochani, jestem na bosaka. No i tutaj są takie czujniki zamontowane. Zobaczcie, pokażę wam. I te czujniki właśnie pilnują to, żeby było tu odpowiednia ilość osób. Ale tutaj nigdy nie było przeciążenia, mówiąc tak ogólnie, kolokwialnie. Kochani, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Przepiękne widoki. O, tam w oddali, daleko widzę te białe auto. Prawdopodobnie to nasi przyjaciele z Krakowa. Nie wiem dokładnie, ale no nieważne. W każdym razie, kochani, wracając tutaj. Tak to jest. Fajnie, pięknie to wszystko wygląda, kochani. Super. Piękne lasy. Piękne tereny. I to jest właśnie Jacnia. Fajnie, cicho, spokojnie, za darmo. Bardzo, bardzo fajna, miła taka społeczność. Właśnie odnośnie społeczności lokalnej. Ludzie bardzo życzliwi. Jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego też polecam, zachęcam do odwiedzania tej części Polski, której odnośnie klimatu. Najlepsza kamera na świecie nie odda tego klimatu, który tutaj znajdziecie. Piękny zapach sosnowego lasu. Piękny, fajny klimat, ciepło, miło, spokojnie, cicho. Tam po tamtej stronie, gdzie paluchem pokazuję, tam jest park linowy dla dzieci. Jest fajna taka gratka, że mogą sobie pospinać się w sposób bezpieczny po różnych tam linach. Jest bardzo dużo runa leśnego. A właśnie, co wam pokażę, co jeszcze tutaj jest za darmo. Za darmo, ja tu cały czas podkreślam, że za darmo. Ale właśnie jeszcze pokażę wam, co tu jest za darmo, dosłownie. Aha, ktoś tu kracze. Nie wiem, może wrona, może gawron, ale już idziemy do następnych obiektów, które są za darmo dostępne dla wszystkich. Gdzieś tutaj ktoś tu kracze. Kochani, piękne miejsce. Piękne miejsce. Tak to wygląda. Następnym razem, zanim podejmiecie decyzję, czy jechać gdzieś do jakichś hoteli, gdzieś do jakichś pensjonatów, do których dochodzi czasami do pobić, tak jak, czy okradania klientów, tak jak w pensjonacie Afrodyta właśnie lubuskim. Bardzo niebezpiecznym miejscu, bardzo niebezpieczny pensjonat. To, kochani, tutaj przyjeżdżacie, jesteście pewni, że jesteście bezpieczni. Bezpiecznie, czysto i podkreślam po raz kolejny, za darmo, kochani. Nie dajcie się naciągać na gotówkę. Nie dajcie sobie drenować portfeli. Po co, jeżeli możecie mieć tak wiele za darmo. Tam w oddali zaraz pokażę wam, co jest jeszcze za darmo. Tam, gdzie dzieci państwo są. Ale teraz koncentruję się jeszcze na takiej tak zwanej małej architekturze. Czyli tutaj widzimy między innymi taki biały domek dla ratownika. Fajne takie grzybki porobione tutaj zostały, gdzie możemy sobie też i odpocząć. Okej, przed nami tężnia. Widzimy tutaj nieopodal tężnię. Cały obiekt jest monitorowany. No i oczywiście darmowy. Fajnie to wygląda. Kochani, by tutaj nie naruszać niczyjej prywatności, pokażę wam tylko fragment tej kuchni. Proszę, zobaczcie, tutaj są takie możliwości skorzystania między innymi z grilla. Zobaczcie, dziwne, a prawdziwe. I tak jak powtarzam, jest to za darmo, jest to takie ogólnodostępne miejsce, gdzie możecie sobie przygotować, zjeść posiłki. Na kanale Życie od Nowa znajdziecie więcej filmów poświęconych tym wyjątkowym miejscom. Kochani,
Do zobaczenia, do usłyszenia. A ja cóż, idę do tężni, no i trzeba skorzystać z tężni. Właśnie, parę słów na temat tężni. Tutaj sobie włączamy. Tężnia jest całodobowa. Kochani, tężnia jest czynna całą dobę. Tak wygląda tężnia. Ok. Zobaczcie. Piękne miejsce. Polecam, zachęcam. Za darmo. Przyjedźcie, odpoczywajcie za darmo. Nie dajcie się naciągać na pieniądze, na gotówkę. Są fajne ciekawostki. Jeszcze tutaj sam pójdę dopatrzę, co to jest. Aha, tutaj zobaczcie, nawet sobie można wziąć książki. Zobaczcie, jaki piękny, fajny pomysł. Możemy sobie poczytać książkę, usiąść tutaj przy tężni i się zrelaksować przy książce. Bardzo fajne i też za darmo. Właśnie, też za darmo, kochani. Za darmo. Właśnie odnośnie gastronomii, bo to też na pewno będziecie zainteresowani, jak to jest gastronomią, czy też jest za darmo. Kochani, gastronomia jest w bardzo, bardzo rozsądnych cenach. Naprawdę, tutaj są ceny symboliczne, dobre jedzenie, a nawet bardzo dobre. Zobaczcie, jaki fajny też tutaj jest wystrój zrobiony. Fajne rowery tutaj jest. Aha, w tym miejscu jest rozkładany taki pompowany plac zabaw dla dzieci. Także jeżeli przyjdziecie tutaj ze swoimi dziećmi, to dosłownie możecie tutaj być spokojni, że będą mieli czas wypełniony w pełni. Zobaczcie, jak fajnie. Aha, no i kolejna ciekawostka. Proszę, zobaczcie. O! Tak. Coś takiego dla naszych milusińskich, dla tych najmłodszych, takie rowerki właśnie wodne, które sobie możecie sobie tutaj zorganizować. No i oczywiście jest grill, też kochani, korzystamy z niego też za darmo. Tutaj jest nawet taki piec, fajnie to jest zrobione. Palcem pokażę, brzydko, ale jednak tam w oddali widzimy takie obiekty, to tam jest właśnie stok narciarski. No i oczywiście scena powstała, tutaj są występy artystyczne, dzieciaki, ale też inni chętni mogą tutaj po prostu sobie powystępować. Bardzo fajne miejsce. Właśnie miejsce do pływania na kajakach. O, zobaczcie, amatorskich połów ryb, tak jak mówiłem, możecie sobie w ramach takiego amatorskiego działania sobie tutaj połowić te ryby. Tutaj są rowery wodne, tam jest właśnie ścieżka edukacyjna, którą żeśmy sobie oglądali, ale atrakcji nie koniec, bo zobaczcie, co tu jest. Tutaj jeszcze jest miejsce na ognisko. Zobaczcie. Możecie sobie tutaj fajnie, spokojnie rozpalić ognisko. Nikt wam nic tutaj nie powie. I oczywiście za darmo. Też to jest za darmo. Zobaczcie, to są takie miejsca przeznaczone do ognisk. Tak jak tutaj czytamy, miejsce na ognisko. Zobaczcie, wszędzie są takie piękne dodatki. Pięknie to wygląda. Dekoracje regionalne. Kochani, taka jest właśnie Jacnia. I mam takie pytanie, czy znajdziecie coś lepszego na świecie? Za darmo? Kochani,
Właśnie, właśnie. Tam oddali nasze studio. Tamtym jeździmy. No i oczywiście scena. Wow, można tutaj wystąpić i się pochwalić swoimi osiągnięciami artystycznymi. Taka jest Jacnia. Ojejku, jejku, jejku. Fajnie tu przyjechać, popływać, pokąpać się za darmo, zjeść coś w bardzo niskich cenach. Dużo dobrze, smacznie. Dużo dobrze, smacznie. Dla dzieci właśnie są różne atrakcje. Zapraszam na kanał Życie od Nowa, zapraszam na kanał Kruszynko od Nowa. Znajdziecie dużo więcej właśnie informacji, gdzie za darmo, co i jak. Właśnie, gdzie... A, i co jest za darmo? Parking, oczywiście. Tutaj parkingi są za darmo. Za darmo, parkingi za darmo. Tam dalej jest stadion piłkarski. Też możecie sobie skorzystać tutaj z różnych gier. Kochani, parking za darmo. Tutaj nie znajdziecie jakichś naciągaczy, oszustów, którzy się podają za parkingowych i żądają jakieś tam gotówki od was. Nie. Tutaj macie wszystko za darmo. Kochani, więcej informacji na kanale Życie od Nowa, ale też i na kanale Kruszynko od Nowa. Zapraszam, polecam.